które zatrudnia straży pożarnej, jeżeli mam pojazd, niestety z uwagi na konstrukcję pojazdów, i dodam, że jest ona coraz bardziej skomplikowana i coraz więcej z tego typu elementów, napotykają na elementy, które są przeszkodą w tej akcji. To są to przede wszystkim wzmocnienia pojazdów, akumulatory, elementy podciśnięte, jak naczepa pasów, amortyzatory. No i też w przypadku pojazdów elektrycznych jest to dużo elementów pojazdów pod napięcie. Samochód jest jakby taką mapą, takim mapą przeszkód pod polem minowym, które mogą podczas jego cięcia i wydobywania ofiar wypadku no tak naprawdę jeszcze bardziej zaszkodzić, czyli albo zaszkodzić osobom, które są w pojeździe, albo w jakiś sposób zranić czy uszkodzić samą ekipę ratowniczą, która ten pojazd tnie czy ich sprzęt. Więc w tym celu jest taka karta. Karta jest zestandaryzowaną kartką papieru, na której jest przedstawiony pojazd i są jakby najważniejsze elementy tego pojazdu, właśnie istotne z punktu widzenia karty ratowniczej. Tą kartę ratowniczą, zgodnie z naszą akcją, umieszcza się w samochodzie w jednym miejscu, o którym każdy wie, czyli o zaślepce przeciwsłonecznej po stronie kierowcy. Do tego dodajemy specjalną nalepkę, którą Państwo macie w swoim samochodzie, która wskazuje, nalepka jest żółto-czerwona, jest też zestandaryzowana, jest to standardowe logo, które występuje w tego typu akcji w całej Europie. Ta naklejka pokazuje to, że w samochodzie jest, właśnie znajduje się taka karta ratownicza i ekipa ratownicza wie o tym, że może tą kartę znaleźć i dzięki temu ta akcja ratownicza przebiega. Kartę ratowniczą daje, nie tak każdy z Państwa tutaj taką kartę dostał. Widzimy, że na pierwszej stronie karty jest bardzo dokładny i szczegółowy rysunek, jeżeli chodzi o ten pojazd. Tak? Mamy zaznaczone dokładnie wszystkie poduszki bezpieczeństwa oraz naboje pirotechniczne, które mogą utrudnić pracę, jeżeli chodzi o wypadek. Teraz tak, dokładnie mamy tak, standardowe poduszki, tak jak w każdym aucie, czyli poduszka kierowcy, poduszka pasażera, poduszka między fotelami, poduszki boczne kurtynowe oraz cała kurtyna i tutaj jest nabój pirotechniczny. Jeśli chodzi o tutaj cięcie ze strony twarzy, powinno się ono raczej odbywać na słupku, a tutaj gdzieś z przodu, no bo tutaj mamy poduszki, które mogą być zawsze wypchnąć. Tak. Jeżeli chodzi o sam jakby układ wysokiego napięcia, sama podłoga w samochodzie jest baterią, tak? Jest ona dokładnie, mamy w karcie to opisane i narysowane, że jest cała podłoga właśnie z baterii litowo-polimerowej. Mamy dokładną informację, jaka jest pojemność tej baterii, więc tutaj jest to wszystko bardzo dokładnie opisane i myślę, że to mocno by mogło usprawnić pracę. Mamy również pokazane, że są przewody wysokiego napięcia na karcie z przodu, jak i z tyłu, które idą również do tego układu wysokiego napięcia, który też jest z przodu i z tyłu auta. Mamy również tą maską przycisk do dezaktywowania całego samochodu. Tutaj można sobie podejść i sprawdzić. Jeśli chodzi o układ niskiego napięcia, to trzeba odłączyć tutaj plusową klemę od akumulatora. Jeżeli chodzi o układy wysokiego napięcia, pod bezpiecznikami tutaj znajduje się taki bezpiecznik, który trzeba wyjąć i on odłącza całkowicie wszystkie jakby napięcia w samochodzie. Tak? Wiadomo, podczas wypadku może być to trudne, bo ciężko powiedzieć, jak się odbędzie wypadek, natomiast wszystko jest dokładnie opisane w tutaj.